Ostatnim wystąpieniem dzisiaj w tym panelu porannym jest wystąpienie pani Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, poczet władców Polski z zamków z Barażu. Tutaj troszeczkę tytułem wyjaśnienia, wystąpienie pani Haśkiewicz będzie jutro w Opiniogórze, gdzie mamy nieco więcej czasu, a po wystąpieniu pani Małgorzaty Karoliny Piekarskiej będzie chwila na dyskusję. A później, przypomnę, po obiedzie o godzinie 14 zaczniemy panel poświęcony Norwidowi. Przypomnę też, że jutro od samego rana przemieścimy się do Muzeum Romantyzmu w Opiniogórze, do pięknego miejsca, gdzie będziemy dalej kontynuować nasze obrady i zajmować się Zygmuntem Krasińskim, jego powiązaniami rodzinnymi, ale również będzie wystąpienie pana Tomasza Kuby-Kozłowskiego o Liceum Krzemienieckim i pani Haśkiewicz o przyrodzie w twórczości Słowackiego, także nie do końca będzie to panel tylko dotyczący Krasińskiego. Od razu też jeszcze powiem, przypomnę, że dzisiaj o 20:00 zapraszam państwa wszystkich na koncert tutaj, w tej samej sali, pana Kamila Pacholca, bardzo dobrego, młodego pianisty, który za chwilę, za tydzień rozpoczyna zmagania w konkursie chopinowskim, a jutro mamy też na zakończenie w Opinogórze koncert innego uczestnika konkursu chopinowskiego, pana Marcina Wieczorka. To tak tytułem już wybiegnięcia troszkę przyszłość, a teraz oddam głos pani Piekarskiej. Bardzo proszę. Proszę państwa, ja bardzo proszę wybaczyć, że mój odczyt nie będzie tak kompletny, jakbym tego chciała, ale miałam za mało czasu na poczynienie badań, ponieważ ja początkowo, kiedy zaczęłam myśleć o dokładnej analizie, to się zrodziło w Zbarażu 2 lata temu w czasie dialogu dwóch kultur. Ale mogłam zrobić zdjęcia tam na miejscu i tam na miejscu, kiedy je robiłam, to ja jeszcze w ogóle o tym, że się tym zajmę, nie myślałam, tylko wpadłam na to już właściwie po powrocie do Warszawy i od ponad 4 miesięcy próbuję wyciągnąć dobrej jakości fotografie tego pocztu, tak żeby można było pracować nad nim, więc ponieważ cały czas jeszcze mi się to nie udało, aczkolwiek już jestem bliżej niż dalej, bo już nawet rozmawiałam z osobą, która za to odpowiada i która obiecała, że mi przyśle fotografię, ale no to jak państwo sami rozumieją, trwa. Także co mogę, to opowiem i mam nadzieję, że postaram się mówić jak najkrócej, ale będę też chciała, żeby państwo się w miarę dobrze bawili w trakcie tej prezentacji. Więc no, tak wyglądają zdjęcia, którymi ja dysponuję. To jest jedyne, na którym widać, ile tych wizerunków jest. Ja już w Zbarażu zwróciłam uwagę na pewien chaos, który tutaj panuje, a którym się też tutaj zajmę, który tutaj dokładnie widać na tej fotografii. I oczywiście na tym, dlaczego tych władców jest 36, o co tu chodzi, które postaci zostały przedstawione, które zostały pominięte. Generalnie tradycja tworzenia serii wizerunków ważnych postaci pochodzi jeszcze z antyku i na przestrzeni wieków w różnych krajach tworzono takie wizerunki, zarówno literackie w postaci opisów, wierszy, poematów czy utworów dramatycznych, jak i wizerunki graficzne bądź malarskie albo rzeźbione w kamieniu, bite w metalu w formie monet, medali, pieczęci. Tego jest naprawdę bardzo dużo. W Polsce serie takich wizerunków przedstawiających władców Polski pojawiły się na początku wieku XV i najpierw były to poczty literackie. Obejmowały jedynie koronowane głowy z pominięciem książąt. Później powstał poczet królów polskich napisany na podstawie komentarzy mistrza Jana Dąbrówki do Kroniki Polskiej Wincentego Kadłubka. Ja tu na razie państwu jeszcze pokazuję to, co mi się wtedy udało pokazać i teraz tutaj jeszcze parę takich historycznych zdjęć. Przy czym z reguły pierwszym przedstawionym władcą był Krak, zwany Krakusem lub Grakchusem, czyli legendarny władca Polaków i założyciel Krakowa, a ostatnim był współczesny mistrzowi Dąbrówce Kazimierz Jagiellończyk. No i potem tego typu dzieła były powielane
I seria wizerunków władców Polski rozpoczynające się przeważnie od legendarnego Lecha po kolejnych współcześnie panujących monarchów wykształca się na dobre dopiero w XVI wieku i tu mają Państwo w dwóch zasadniczych takich odmianach ikonograficznych. Druga odmiana to jest cykl wizerunków uzupełniony tekstem historycznym, bywa, że on jest wierszowany. I jest to też cykl Icones lub Imagines, który jest znany w Europie już od wieku XV. W Polsce za takie pierwsze dzieło typu Icones uchodzi powstałe w 1542, wydane drukiem w 1563 Vitae Regum Polonorum autorstwa Klemensa Janickiego, które chociaż doczekało się wielu wydań, to pierwsze ilustracje zyskało dopiero w roku 1605 w publikacji Jana Januszewskiego. Ale takie gatunki typu Icones były niezwykle popularne w XVI-XVII wieku. Jak napisała Anna Grochala w katalogu wystawy Poczty Władców Polskich, Tradycja Państwowości, to XVI-wieczne drukarnie krakowskie, w których wydano kroniki polskie, posługiwały się kilkoma seriami drzeworytniczymi wizerunków, ale tylko dwa cykle jednolite pod względem stylistycznym i ikonograficznym wpłynęły w większym lub mniejszym stopniu zarówno na dobór postaci, jak i na formę plastyczną pocztów powstającą w następnych latach. Pierwszy cykl to jest ilustracja do Chronika Polonorum Macieja Miechowity, która została wydana w 1519 roku u Hieronima Wietora, a drugi cykl to jest Kronika Marcina i Joachima Bielskich, wydana w 1597 roku w drukarni u Joachima Siebeneichera i tutaj to jest to z prawej strony. I o ile Chronika Polonorum Macieja Miechowity została ozdobiona kilkudziesięcioma wizerunkami władców polskich, to Anna Grochola przypomina, że badacze zajmujący się takim dawnym drzeworytem wykazali, iż całopostaciowe wizerunki Czecha i Krakusa są kopią władców niemieckich z książki Chronicon Abbatis Urspergen, wydanej w Augsburgu w 1516 roku. I pozostali władcy są przeważnie ukazani w popiersiu, ono jest osadzone w jakimś tam kielichu, co wywodzi się najprawdopodobniej z przedstawień genealogicznych jeszcze Chrystusa i Marii, a także z drzew genealogicznych panujących dynastii. Przy czym warto pamiętać, że u nas przecież po władcach dynastycznych potem przychodzą władcy elekcyjni. Kronika Polska Marcina Bielskiego, czyli to, z czym my mamy tu do czynienia po prawej stronie, zawiera 42 ryciny figuralne, które są ujęte w takie ozdobne bordiury. Ja teraz przypomnę, że poczet z barażu 36 portretów. Wiele z nich jest kopiami po prostu z tego Chronika Polonorum Miechowity, ale ważną grupę stanowią takie ilustracje odwzorujące pieczęcie majestatyczne i są również wśród tych przedstawień wizerunki konne. Te klocki drzeworytnicze były wykorzystywane jeszcze wielokrotnie w XVII wieku w różnych wydawnictwach. Potem ogromne znaczenie dla późniejszej ikonografii polskich władców miały prace Tomasza Tretera. Pierwsza powstała w roku 1588 i to był miedzioryt pod tytułem Reges Polonie, nazywany tak jako orzeł Tretera. A drugie to wydane w Rzymie Regum Polonie Icones, czyli zbiór 44 przedstawień władców polskich, którego unikalny egzemplarz znajduje się w zbiorach Biblioteki Ossolineum. To znaczy tak, do tych właściwie przedstawień nawiązywano potem przez wieki, tutaj może jeszcze pokażę, Fariata Benua około 1700 roku, to jest włoski drzeworytnik, który też tworzył tego typu dzieła. I wszystkie kolejne wydania XVII-XVIII wieczne uzupełniano o kolejnych panujących. Natomiast forma takiego pocztu władców była wykorzystywana jeszcze w epoce wazów w celu podkreślenia jagiellońskiego pochodzenia dynastii, bo to co mówiłam, mamy już potem władców elekcyjnych, no ale chodziło o to, żeby pokazać, że matką Zygmunta III Wazy była Katarzyna Jagiellonka, córka Zygmunta I Starego i Bony. Więc przemyślany przez Władysława IV pokój marmurowy w Zamku Królewskim, który miał być takim sanktuarium dynastii jagiellońskiej, był przygotowywany właśnie, żeby takie przedstawienia w nim się znalazły. Pokój marmurowy został wykorzystany potem w celu propagandowym przez Stanisława Augusta Poniatowskiego,
i przebudowany przez Jakuba Fontanę. W górnej partii umieszczone zostały 23 wizerunki królów polskich pędzla Baciarellego od Bolesława Chrobrego do Augusta III. Według królewskiej koncepcji pokój miał być czymś w rodzaju mauzoleum upamiętniającym władców polskich, a poprzez gloryfikację władzy królewskiej przypominać Polakom dzieje kraju. Nie ma tutaj książąt, są sami koronowani królowie. My znamy wszyscy, więc ja tak szybciutko przelecę, bo przecież żeśmy dziesiątki razy oglądali te portrety i w dzieciństwie, i każdy z nas, jak tu siedzimy, myślę, był w Zamku Królewskim. Natomiast w XIX wieku zaczęto tworzyć kolejne poczty władców polskich i one w kolejności to były tak. Najpierw, może jeszcze powiem tylko o tym, że poczet Baciarellego, on był popularyzowany przez różnego rodzaju graficzne przekazy. Więc te odbitki graficzne, między innymi Chorwata, były niezwykle popularne. Natomiast te poczty XIX-wieczne. Pierwszy to był wizerunki książąt i królów polskich od VI do XVIII wieku podług najdawniejszych rysunków i pomników zebrane, a teraz w drzeworytach wydane. Autorem był Edward Daniel Friedlein. To był księgarz. Tak wyglądała ta jego publikacja. To jest taka teczka, w której w luźny sposób są zebrane drzeworyty i on je opracowywał na podstawie pieczęci, medali, monet z okresu. Zresztą dokładnie wymienia, na czym się wzorował. Potem były wizerunki królów polskich wydane nakładem Zakładu Artystyczno-Litograficznego Adolfa Pecki, a ich autorem był Aleksander Lesser. To są wizerunki, które zdominowały myślenie o władcach na bardzo długi czas, aż do Matejki, dlatego że one były niezwykle popularne. Pamiętać należy, że oczywiście te wizerunki Baciarellego były w zamku, ale publiczność mogła je zobaczyć na tych drzeworytach. Natomiast Lesser, który został wydany jako publikacja, był potem wielokrotnie powielany i wychodziły całe masy publikacji z ilustracjami Lessera, lepiej lub gorzej skopiowanymi, przetworzonymi, co od razu tutaj Państwu pokazuję, łącznie do takiej publikacji, gdzie tylko jest główka z tych jego wizerunków i do tego dorzucone są wiersze, tutaj akurat bełzy. Czasami wiernie kopiowano Lessera, czasami coś tam zmieniano, ale generalnie był to cały czas ten jego poczet. Kolejnym był poczet Tytusa Maleszewskiego zawierający 43 postaci. Ja tak podkreślam, przypominam, że w Zabarażu jest ich 36. Uważany zresztą za najsłabszy, prawie nieznany. Potem był poczet Franciszka Xaverego Pilattiego, który był po prostu ilustracjami do książki Kraszewskiego, Ignacego Kraszewskiego, wizerunki książąt i królów polskich z 39 rycinami Xaverego Pilattiego oraz inicjałami Czesława Jankowskiego, Warszawa, Gebetner i Wolf, 1888 rok. I kolejnym był, zaraz tutaj pokażę, jak to wyglądało, bo oprócz tego jeszcze oczywiście były inicjały, natomiast to są te ilustracje Pilattiego. On się też troszkę wzorował na Lesserze, który z kolei wzorował się troszeczkę na Baciarelli. No i wreszcie jest poczet, który właściwie zdominował nasze myślenie o tym, jak wygląda poczet władców polskich, bo jak zajrzymy do Wikipedii i wpiszemy któregokolwiek króla, to jako jego wizerunek wyświetla nam się Matejko. I to był właśnie ten poczet królów polskich, zbiór portretów historycznych z rysunkami Jana Matejki, tekstem objaśniającym zaopatrzył Stanisław Smolka i August Sokołowski, Wiedeń, 1893. Rysunki Matejki są wykonane ołówkiem, jak to napisał w swojej pracy Szymon Kobyliński. O tym wszystkim, o czym chciało powiedzieć Matejko, Matejko szepce. No i wreszcie ostatnia publikacja, Walery Eliasz Radzikowski. Także są to ilustracje do książki.
Seweryny Duchińskiej, poetki, Królowie polscy w obrazach i pieśniach. Nakład Karola Kozłowskiego, 1893, autorem Walery Eliasz Radzikowski, i tak wyglądają te ilustracje. Skąd były brane wzory? Wspominałam już, że Friedlein czerpał z monet, z medali, ale też jak widać z płyty nagrobnej Franciszkanów w Krakowie, albo z Principium et Regum Polonorum Arnolda Myliusa. Bolesław Wstydliwy, tak, według Eliasza Radzikowskiego z lewej strony, według Lessera z prawej, a w środku mamy własną pieczęć, więc też widać, że czerpane było z pieczęci, możemy to poznać po tym szyszaku na głowie. Bolesław Kędzierzawy, brany z tej kroniki Marcina Bielskiego, tutaj Lesser się tym zajmował. I publikacji, które można określić jako poczet, jest naprawdę sporo. Większość z nich zawierała ogólne, nie zawierała w ogóle ilustracji, były tylko rodzajem spisów, opisów władców, historycznych dokonań. Pocztów takich ilustrowanych jest o wiele mniej. Można właściwie uznać, że najpierw w XIX wieku króluje Lesser, potem jest zdetronizowany przez Matejkę, ponieważ no, Lesser, to co Państwu pokazałam, że on powielany w tych różnych książkach, w niektórych nawet był pokolorowywany, troszeczkę żółtego, troszeczkę czerwonego, troszeczkę zielonego, te trzy barwy, i gdzieś tam już powstawała kolejna publikacja. Natomiast przykładem zresztą tego jest ten taki Schulz. Ja może zaraz zerknę, jeszcze pokażę Państwu tego Schulza, bo go Państwu pokazywałam. Można się nabrać, że to jest jakiś osobny poczet i on nie bazuje na Lesserze, dlatego że to wszystko jest w jakąś taką bordiurę, w jakąś taką ramkę, i dopiero po porównaniu widzimy, że Schulz, Teodor Poznański, i znany niezwykle w Wielkopolsce księgarz, który słynął z książek krzewiących patriotyzm, że on jednak czerpał z Lessera. Tu wspomniany przeze mnie Bełza, 39 wizerunków królów polskich, i to są zmniejszone, i jak wspominałam, same główki z Lessera. Natomiast znaczna większość publikacji, która ukazywała się w XIX wieku, ona miała na celu nie tyle prezentację wizerunków władców, tylko ile naukę dziejów Polski poprzez opis dokonań poszczególnych panujących. Z tego powodu nie zawsze te poczty zawierały ilustracje, liczył się tekst. Były też poczty, w których ilustracje towarzyszyły tekstowi, ale ten tekst był najważniejszy. Przykładem tego jest chociażby ta książka Duchiński zawierająca wiersze. Rola ilustracji była wtedy taka, powiedzmy, marginalna. Powstanie wszystkich tych pocztów wiąże się ściśle z upadkiem powstań narodowych. Najpierw w 1931 roku, warto pamiętać, że Aleksander Lesser był uczestnikiem powstania listopadowego, Żyd spoczywający na cmentarzu żydowskim w Warszawie przy Okopowej, ale ogromny patriota i twórca polskiego malarstwa historycznego, a potem upadek powstania styczniowego też powoduje, że tych publikacji jest więcej. Natomiast w przypadku pocztów ze Zbaraża my mamy do czynienia z wizerunkami wykonanymi farbami olejnymi na płótnie, więc one nie służyły takiemu krzewieniu patriotyzmu, nie powstawały ku pokrzepieniu serc, ponieważ nie były stworzone dla widoku publicznego polskiego społeczeństwa. Powstały raczej na prywatne zamówienie, by ozdobić wnętrze, zapewne dla podkreślenia świetności właścicieli, a przy okazji dawnej świetności Polski. I poczet składający się z tych 36 wizerunków, po 6 na 6 płótnach, pochodzi z kolekcji książąt lubomirskich we Lwowie. Został odkupiony w drugiej połowie XIX wieku przez Wiktora Baworowskiego, bibliofila, mecenasa nauk, poetę, tłumacza, który w ten sposób tworzył swoją bibliotekę.
i zbiory artystyczne, a to, co zgromadził, służyło za dekoracje i uzupełnienie czytelni oraz pomieszczeń bibliotecznych. W kolekcji malarstwa liczącej 258 obrazów znajdowały się dzieła dziedziczone po hrabim Franciszku Ksawerym Starzeńskim z Grabowicy Starzeńskiej. Były to obrazy polskie, często średniej klasy, co zresztą widać też, ten poczet w Zbarażu też nie jest jakimś pocztem wysokiej klasy, on jest raczej ciekawostką ikonograficzną i z tego powodu postanowiłam się nim zainteresować. Były też obrazy i rysunki XIX-wiecznych artystów polskich. Galeria w większości, ta Baworowskiego, około 60% stanowiły portrety, przeważnie rodowe, jak również postacie wielkich polskich, postaci historycznych, władców, polityków, uczonych. W zbiorach malarstwa nowożytnego wyróżniały się tutaj późnobarokowe obrazy malarzy niemieckich, austriackich, głównie z kręgu Akademii Wiedeńskiej, a także holenderskich, flamandzkich i włoskich. Wiele z nich było kopiami obrazów ze zbiorów wiedeńskich i prawdopodobnie, ale to jest tylko przypuszczenie opierające się na informacjach o samym Baworowskim, omawiane poczty miały podkreślić polskość biblioteki mieszczącej się w kraju będącym pod zaborami. Po śmierci Baworowskiego, a warto w tym momencie wspomnieć, że miłośnik sztuku chodził za oryginała, zapewne słusznie, on pozostawił po sobie 20 testamentów, których treść zmieniał niezwykle często. Zbiory trafiły do Muzeum Historycznego Miasta Lwowa i tam zostały w 1940 roku upaństwowione, stając się własnością najpierw Związku Radzieckiego, a po jego rozpadzie własnością Ukrainy. Autor i czas powstania jest cały czas nieznany. Natomiast co jest pewne, poczty powstały wcześniej niż XIX-wieczne drukowane poczty władców polskich, dlatego że nie ma w nich żadnego nawiązania ani do tych pocztów Lesera, ani no już do Matejki, to nie wspomnę. Na pewno korzystano z Baciarellego, tu dowód. Ja przepraszam Państwa, no to są, tak jak mówiłam, te fotografie, to było bardzo trudno wykonać w tych warunkach, tam fatalnie oświetlona sala i tak dalej, ale tu możemy zobaczyć, tak, że tutaj mamy Władysława Warneńczyka, Baciarellego, tutaj Władysław Warneńczyk z tego pocztu. Widzimy podobieństwa i różnice. Nie chcę się tutaj pastwić nad talentem twórcy pocztu, bo widzimy, że tu no, nie za dobrze mu to wychodzi. I pewnego uroku w tych rysach Warneńczyk nie posiada. Natomiast w zamku Zbaraskim one wiszą w nieprawidłowej kolejności. Ja tutaj Państwu pokazuję z tą kolejnością, w jakiej to powinno być. Tak, czyli że mamy pierwszy poczet, powinien być ten jakby trzeci, drugi powinien być ten drugi, czyli jest prawidłowo, natomiast czwarty powinien być na dole, trzeci przesunięty, więc to wszystko jest nie tak. Kogo tutaj możemy rozpoznać, tak? Możemy rozpoznać Zygmunta III Wazę, Władysława IV, tak idąc po kolei. Natomiast no, możemy rozpoznać po ikonografii, kto ma koronę, król, kto nie ma korony, książę. Ja tutaj Państwu te wszystkie nazwiska wyczytałam, nie będę ich teraz czytać, natomiast na pewno korzystał autor z tego Fariata Benoit, czyli włoskiego rytownika. Z kogo korzystał jeszcze, bym mogła zbadać, no to musiałabym mieć po prostu to w lepszej jakości. Nadal nie wiem, kto jest na tych dwóch, bo na tym zdjęciu, na którym mam całość, nie jestem w stanie tego rozpoznać. Natomiast gdzie są Bolesław Krzywousty, Władysław II Wygnaniec, Mieszko III Stary, Kazimierz Sprawiedliwy, Leszek Biały, Władysław Laskonogi, ich tutaj brakuje i oni być może są na przykład na tym z lewej strony. Natomiast nie ma Stanisława Leszczyńskiego, Augusta III, Stanisława Augusta Poniatowskiego, ich w ogóle nie ma. A pytanie jest, dlaczego ich nie ma, skoro poczet powstawał na pewno po Baciarelli, u którego te postaci były. Nie wiadomo też, kto jest tutaj. To mogą być też różni magnaci związani z Lubomirskimi. Pamiętajmy, że Lubomirscy, Herbusz Reniawa, no, to był ogromny lud magnacki, który
No też związany jest z Warszawą, że tu tylko napomknę mojego ulubieńca Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, którego mauzoleum mamy w kościele na Czerniakowie. Także kto dalej jest na tych pocztach? No ja mam nadzieję, że do czasu publikacji rocznika z Ukrainy dotrą do mnie prawidłowe i takie reprodukcje, czy takie zdjęcia tego pocztu, żebym mogła po prostu wnikliwiej to zbadać, bo sami Państwo widzą, że mając do dyspozycji zdjęcie, na którym widzimy to, co widzimy, trudno jest jakkolwiek się tym posługiwać. Natomiast no, czekam na to już 4 miesiące, ale bliżej niż dalej. Dziękuję bardzo. Tak. Dziękujemy bardzo. Teraz jest ten krótki czas na zadawanie pytań. Także bardzo proszę. Może pytania do pani z Krzemieńca, tutaj pani Haśkiewicz będzie tłumaczyć, natomiast no, czy mają państwo jakieś pytania? Bardzo proszę, czy głosy w dyskusji? Bardzo proszę. Tylko byśmy musieli mieć mikrofon. Przepraszam, tylko mikrofonik trzeba, bo nie będzie na nagraniu słyszeć. Tak, tylko nie będzie na nagraniu, w związku z tym bardzo prosiłbym o mikrofon. Panie Mariuszu, poda pan mikrofon pani, bo... Tak, tak, to jest ważne, bo inaczej pani nie słyszy. Tak, i to proszę, proszę tu pani profesor. To może tu... To może będę prosił Państwa zadających pytania o podejście, o tutaj, tak, bo musimy być słyszalni też na nagraniu. To proszę bardzo, proszę, zapraszam. Słychać mnie? Tak. Serdecznie chciałabym wszystkim przedmówcom pogratulować tak ciekawych tematów. A wracając właśnie do propozycji, żeby zadawać pytania do naszych gości z Krzemieńca, to chciałabym też bardzo serdecznie podziękować za ciekawy wykład dla pani dyrektor Tamary Sininej, która ogromną działalność prowadzi. Ona z wyglądu skromna, ale działa bardzo konsekwentnie, uparcie, a także z ogromną pasją. Dziękuję bardzo za tą promocję twórczości Słowackiego, jego postaci. Tylko ja wczoraj też zachwycona byłam, kiedy przygotowałam się ostatni moment już do swojego referatu, to sięgnęłam do artykułu, bardzo duży artykuł ze zdjęciami tłumaczeń Słowackiego na język polski, który artykuł to nie wiem, czy został przetłumaczony na język polski, czy gdzieś jest opublikowany. To jest pierwsze pytanie do pani. Jest w księdze Muzeum Co Łączy Narody. Muzeum Co Jednaje Narody, tam jest wasza stacja pro słowacko. Czy ona przekłada na polską mowę? I czy jest ona jej opublikowana? Tomu, że ona dużo cenna, jak na mnie. Co po pierwsze. A drugie pytanie, nie wiem, czy jak mam mówić, czy po polsku, czy po ukraińsku. A drugie pytanie to jest to, że czy prowadzi muzeum taką pracę, badania w kierunku prac naukowych opublikowanych na Ukrainie. To znaczy, mało wydawać, moim zdaniem, tylko utwory. To jest ważne, ale jeszcze ważniej, jeszcze bardziej ważne, adaptować te utwory w świadomości czytelnika. I moim zdaniem brakuje tej interpretacji na Ukrainie. Jeśli mylę się, to gdyby pani była uprzejma mi powiedzieć, kto
jakie monografie wydał, jakie słynne artykuły są, które przybliżają ukraińskiemu czytelnikowi twórczość Słowackiego nie tylko dlatego, że on się urodził w Krzemieńcu, a jaką wartość zawiera jego twórczość, wartość uniwersalną, która ciągle jest aktualna. Aktualna i dla Polaków, i dla Ukraińców. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę panią dyrektora o odpowiedź. Там є кілька статей моїх надруковано, і є про перекладачів творчості словацького періоду національного відродження, і ну, ця стаття, так, і розстріляного відродження. Оцього, так? Ну, надзвичайно не перекладено. Але я ціню, як би сказати, вона, ця стаття мала би мати продовження. Ще я хотіла написати і в моїх планах теж про розстріляних письменників, поетів України. Це вже в 1937 роках, тому що вони теж варті уваги. І в цій статті хочу зазначити, що як і в тій частині, яка надрукована вже в книзі, і в майбутньому, я думаю, буде надрукована про наших письменників, це саме про тих письменників, які були, ну от є таке модне слово в Україні називати, чи там в інших країнах, націоналістами таких письменників, які відстоювали українську ідею. Але я саме отією статтею підкреслювала, що саме ті люди, які відстоювали українську незалежність, ідею, саме вони цінували творчість Юліуша Словацького. Це не так, це стосувалося і польського читача, і так само українського читача, тому що відношення до Юліуша Словацького на початках ще створення музею було неоднозначне. Їм потрібно було розтолковувати. Це були лекції як у залах, як і в шкільних аудиторіях, в інших залах громадськості, громадських організацій. Так само і на вулицях я читала їм лекції, хто такий Юліуш Словацький. Отак. І я підкреслювала, що саме оті перекладачі творчості Юліуша Словацького, вони вийшли саме з тієї категорії населення. От. І для мене то важливо. І ще ви запитували. Ще. А я... Які монографії є на тему Словацького? Мені бракує в кожному нашому виданні, ну, музейному, є передмови. І ми намагаємося донести до читача українського, який Юліуш, ну, якби з різних сторін, з погляду нашого, різностороннього, представляємо Юліуша Словацького. Ви, можливо, не всі наші видання бачили. То так, а щоб монографії видавати. Я розумію вас, я розумію. Я хочу сказати, що, ну, ми, можливо, теж повинні це робити, але якби на все свій час. Ми не можемо всього осягнути і відразу все зробити. Тут фінансування важливе. Але взагалі в Україні є. І я от до цього часу тверджу, що дуже плідним є Ростислав Радишевський, академік. Він дуже багато видає. Це ще починаючи від 1970 року, він першим, після, ну, якби, можливо, другим, після Станіслави Левінської, яка першою тоді на той час в Радянському Союзі досліджувала творчість Юліуша Словацького. Він, ну, якби є її наступником, і він другим. І крім того, що про Юліуша Словацького, він ще про багатьох польських
письменників, поетів, от він намагається популяризувати в Україні. Ну і Юліуша теж у збірниках своїх наукових. Щоб окрему монографію хтось видав на цей час, я не знаю про Юліуша Словацького. Не було поки що. Григорій Вервес. Ну, я би, ну так, але Максим Рильський, Григорій Вервес видавали книги. От Максим Рильський два видання видав у 1959 році. Ну і Григорій Вервес. Але знову ж таки, тут були їхні статті у передмовах. От монографій окремих не було. Дякую bardzo. Пане Маріушу, мав пан питання? Tylko do mikrofonu, panie Mariuszu. Niestety się czego trzymamy. Dziękuję bardzo. Miałem nie tyle pytanie, ale taką propozycję do tego znakomitego wystąpienia pani profesor Grzędy, żeby tę opowieść o podróżach Słowackiego jeszcze połączyć z jakby z pewnym krajobrazem utworów i coś na ten temat, które prawda powstały na skutek tych podróży, o inspiracjach tymi podróżami, w jakich utworach je odnajdujemy, wiadomo mniej więcej, ale myślę, że pani ma to bardzo przemyślane i warto by było to posłuchać. Bardzo proszę, jeśli można. Od razu powiem, że to wszystko jest właśnie, pani profesor, tylko z braku czasu. Ja wiem, no tak. Tak, zachęcam do spojrzenia może na ten cykl, który jest na moim, na naszym Facebooku Ośrodka Badań nad Pamięcią Zbiorową. I tam każdy odcinek składa się właśnie, tylko punktem wyjścia są te podróże, ale pani profesor za każdym razem odwołuje się do kilku utworów Słowackiego, które bezpośrednio powstały pod wpływem, tak? Czy też w których są dane wątki. Także no mówię, już co najmniej 50 odcinków jest z tego, także to jak najbardziej, to tak tytułem, ale pani profesor, bardzo proszę. Tak, to przepraszam, ale może to też dla obecnych będzie bardzo ciekawe. Dziękuję bardzo za tak miłe słowa. I powiem tak, że właściwie ja o tym projekcie, żeby spojrzeć na twórczość Słowackiego przez pryzmat podróży jego, myślałam już od dawna, ale teraz właściwie troszkę z inspiracji tutaj pana profesora Korzeniewskiego zaczęłam to robić regularnie i rzeczywiście ten materiał w dużej mierze już jest, powiedziałabym, zebrany i na takim poziomie, powiedziałabym, na razie podstawowym zinterpretowany, natomiast tego jest tak dużo i to się naprawdę układa linearnie, że to wymaga jeszcze pracy i dodatkowych komentarzy, nie mówiąc o tym, że pojawiły się w kontekście także odnalezienia tego raptularza z podróży wschodniej nowe ustalenia, które trochę weryfikują dotychczasową naszą wiedzę w zakresie Słowackiego i tej relacji przestrzeń i pojawiły się nowe metody badawcze. Tutaj jest i geokrytyka i różnego rodzaju studia szczegółowe nad przestrzenią, jest antropologia podróży i właściwie gdybym teraz miała odpowiedzieć na to pytanie i coś więcej powiedzieć, to musiałabym zrobić drugi wykład i to nie półgodzinny, a pewnie godzinny albo i dłuższy. W każdym razie rzeczywiście jest tak, że chciałabym w prawie każdym utworze Słowackiego można znaleźć ślady recepcji przestrzeni, kontaktu z ludźmi i to, co jest ciekawe, to te obrazy układają się chronologicznie w takie ciągi. Kiedyś
Stefania Skwarczyńska, to jeszcze w pracy przedwojennej, zauważyła u Słowackiego taką prawidłowość, że u niego pojawiają się pewne obrazy, które powracają w różnych okresach czasowych. Te obrazy nawiązują do tego, co on przeżył czy zaobserwował, ulegają potem modyfikacjom. On ma też taką wyobraźnię zupełnie unikatową, jeżeli chodzi o polskich twórców, że bardzo często nawiązując na przykład do pewnego obrazu, który zapamiętał z autopsji, na ten obraz nakłada jeszcze inne i powstają na zasadzie takiego palimpsestu takie twory, które potem są trudne do interpretacji, bo one są warstwowe, ale punktem wyjścia bardzo często jest to bądź kontakt z przestrzenią, bądź kontakt z człowiekiem, z miejscem, z fenomenem natury, na który się potem nakłada jego kontemplacja dzieł sztuki, tematycznie związanych bądź niezwiązanych, tylko luźno związanych z tymi obrazami. Więc tutaj to wszystko ulega bardzo ciekawej komplikacji, ale dlatego Słowacki jest tak wybitnym poetą i do dzisiaj inspiruje badaczy, mimo że można by powiedzieć minęło tyle lat i właściwie wydawałoby się, że wszystko na temat tego Słowackiego powiedziane, a tu się okazuje, że wszystko jest przed nami. Także no, powiem tylko tyle, że będę robiła wszystko, żeby tę książkę dokończyć i żeby tam jak najwięcej tego materiału interpretacyjnego było, a rzeczywiście taka próbka tego, co można tam zobaczyć w jego twórczości w kontekście tych podróżniczych doświadczeń jest w tym cyklu, który, to jest cykl taki popularny, popularyzatorski właściwie, który publikujemy tutaj na Facebooku, natomiast książka będzie miała o wiele bardziej rozbudowany ten komentarz filologiczny. No i właściwie tylko tyle mogę powiedzieć, bo inaczej zabrałabym Państwu tutaj 2 godziny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tu powiem tytułem uzupełnienia, że na YouTubie również w formie takiej pandemicznej realizowaliśmy wiele wykładów, w których między innymi pani profesor uczestniczyła. Obecny tu pan, który nam utrwala to spotkanie, pan Michał Kosakowski, tu prowadzi Blogpress na YouTubie, portal, i tam odsyłam, to wszystko jest właśnie na Facebooku, są odnośniki, linki do tego na Facebooku Ośrodkowania nad Pamięcią Zbiorową. Odbyły się co najmniej 3 spotkania, w których pani profesor uczestniczyła, dotyczące, to były takie dyskusje, wykłady, dotyczące właśnie podróży Słowackiego, w tym 2 spotkania dotyczące podróży na wschód. Między innymi też z udziałem pana profesora Henryka Głębowskiego z Krakowa. Są też spotkania z obecnymi tutaj na widowni z panią dr Urszulą Makowską i z panem profesorem Troszyńskim. To wszystko, jak państwo tam wejdą, to państwo mogą sobie to odtworzyć. Korzystając jeszcze z okazji, powiem, że pan profesor Troszyński, który jest obecny tutaj na sali, przygotowuje, myślę, że nie zdradzam jakiejś tajemnicy, bo już jest to wiadome, przygotowuje nowe wydanie 20 tomów nowego wydania Juliusza Słowackiego Dzieł Wszystkich i no to wydanie będzie na pewno bardzo znaczącym wydarzeniem, jeśli chodzi o tutaj wydania Słowackiego. Pan profesor i pani doktor wystąpią na dodatkowej 3. sesji, która odbędzie się za 2 tygodnie, 25 września, a to z tego powodu, że nie wszystkich uczestników tutaj dało się zmieścić w ciągu tego jednego dzisiaj dnia. Zresztą to nie będą tylko te wystąpienia, także 25 września od godzin porannych również wszystkich państwa zapraszam na te wystąpienia, między innymi właśnie też o Juliuszu Słowackim. Dodam jeszcze tylko, że spróbujemy tak zmontować ten materiał, żeby był również, te wykłady były w YouTubie, tak, dostępne dzięki tutaj wsparciu pana Michała Kosakowskiego, także myślę, że za parę dni to się ukaże, będzie dostępne dla wszystkich. No ważne jest to też, jest to taka dobra strona, że można to zobaczyć w całym świecie. Myślę, że te, zwłaszcza tutaj wykład pani Sieniny po ukraińsku też zainteresuje
może ludzi na Ukrainie. Ja też wiem, że jeśli publikujemy te spotkania i prowadzimy te relacje na YouTubie, to bardzo dużo osób też właśnie z Białorusi, z Ukrainy, z Litwy to też odbiera, też taki jest też cel tego. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? O, bardzo proszę. Tylko proszę też do mikrofonu. Muszę się przedstawić, bo wszyscy Pana znają. Tak. Jacek Myszkowski. Ja mam trochę odmienne zdanie, jeśli chodzi o turystykę. Czy Słowacki uprawiał turystykę, czy nie? Tak, na pewno trzeba na czasokres patrzeć zupełnie inaczej i także na stan zdrowia Słowackiego. Bo tak naprawdę to, jeśli chodzi o podróżowanie, to wielki dopiero postęp był koniec XIX wieku, 80-90 lata. Generał Gromczewski, który nie znajduje się, nawet niezweryfikowany był jako generał Wojska Polskiego, on zmarł w 26 roku. W Azji Środkowej i Zachodniej prowadzi badania z 7 kozakami, których wszystkich żywych doprowadził w strasznych warunkach. Zresztą wspomnienia napisał. No, a także turystykę rzeczywiście zaczął tworzyć Mieczysław Orłowicz. I to właśnie na Kresach, w Gorganach, na Huculszczyźnie. On zorganizował dla studentów, kolegów wycieczkę w góry. No i krytykował bardzo, że oni w ubiorach takich szli, jak gdzieś w mieście mają chodzić. Jeśli chodzi o Mieczysława Orłowicza, to można na przykład powiedzieć, on był w okresie międzywojennym przez pewien czas dyrektorem departamentu w Ministerstwie Kolei Żelaznych. Jedzie pierwszą klasą, wsiadł do pociągu osobowego, no, pierwszej klasy, w jakiejś tam pelerynce, butach takich jak gdzieś w teren, żeby wyjść, przychodzi konduktor, mówi, słuchajcie, dobry człowieku, ale czwarta klasa to ostatni wagon jest. I poszedł konduktor, przychodzi, jak już pociąg ruszył, widzi, że ten siedzi. Ależ dobry człowieku, ja wam mówiłem przecież, że czwarta klasa to jest tam na końcu, a czy wy przynajmniej macie bilet, pokazuje legitymację dyrektora Departamentu Kolei Żelaznych. Orłowicz, no bardzo przerażony konduktor był, zaczyna przepraszać. I tak to właśnie wyglądało teraz w dawnych czasach. To było normalnie tak, że szlachta podróżowała tak zwanym rzemiennym dyszlem, odwiedzając znajomych i krewnych po drodze. I tak podróżowali. Nocowano częstokroć na tak zwanym nocniku, to znaczy nocny biwak w terenie, ognisko rozpalając. Ale proszę Państwa, ja tak samo to prowadziłem właśnie na Ukrainie z młodzieżą harcerską. Nawet jak śnieg leżał, rozpalaliśmy ognisko i tam nocowaliśmy przy tym w górach. To rzecz normalna, bez namiotów zawsze na Ukrainę z młodzieżą się wybierałem. Także inaczej należy patrzeć, a jeśli chodzi o Słowackiego, to zdrowia był bardzo słabego. Jakby porównać na przykład z Kościuszką, który mając prawie 49 lat przed bitwą pod Maciejowicami, samowtór z Niemcewiczem jedzie konno do Wilna i później w 2 dni pod Maciejowice wraca konno, a miał wtedy prawie 49 lat. To nie można porównywać, bo tu trzeba brać pod uwagę też to, a każda podróż, jeżeli się jakieś badania prowadzi, jakieś wiadomości zdobywa, czy to folklor, czy ukształtowanie, pokrycie terenu, roślinność, czy powiedzmy cmentarze, czy
obiekty sakralne, zamki stare, to to wszystko to jest właśnie turystyka. Naturalnie możemy powiedzieć o turystyce kwalifikowanej, gdzie można punkty do odznaki turystycznej za wszystko dostać. Nie należy patrzeć na turystykę w ten sposób, że jak samolotem lecą, autokarem jadą, w hotelach nocują, to tylko to turystyka. Nie, turystyka to jest bardzo obszerne i wodna może być, i konna, rowerowa, piesza. Także ja mam inny pogląd na turystykę, a Słowacki na pewno uprawiał turystykę w ten sposób właśnie. Trzeba przyjąć, że uprawiał. Tak samo nawet jak synowie Jana III Sobieskiego, jak na studia za granicą wyjechali, tak samo turystyką uprawiali jednocześnie, bo poznawali coś tam. No takie jest moje zdanie. Dziękujemy bardzo. Oczywiście w różnych epokach te podróże odgrywały różną rolę. Tutaj nie czas, żeby otwierać nowy temat znaczenia tych romantycznych peregrynacji. Pani profesor Grzęda w zeszłym roku we Wrocławiu w Bibliotece Pedagogicznej to właśnie nam przybliżała, bo podróż dla romantyków to jest zupełnie inna sprawa niż podróż w tej staropolskiej Polsce, która to były podróże dostępne tylko dla tych najbogatszych. No ale to już jest, a co innego jeszcze turystyka w takim właśnie, jak tu pan ciekawie przedstawił, już rodzącym się współczesnym znaczeniu. Proszę Państwa, na tyle byśmy tą sesję na tym zakończyli. W tej chwili za pół godziny uczestników tutaj naszej sesji gości zaproszę na obiad. Natomiast my się spotykamy o 14 na sesji poświęconej Norwidowi, a później o 20 przypomnę też tutaj na koncercie pana Kamila Pacholca. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i do zobaczenia za parę godzin. Dziękuję bardzo.